Witam widzów. Dzisiaj na tapecie, zobaczcie sami, z powrotem przyjechała do mnie 700, K700, co w tamtym roku była. Ale tu mamy problem taki, że zaraz wam wszystko opowiem, a później nam przyjdziemy do silnika jeszcze. Teraz wam pokażę, co tutaj się narobiło. Tak, sami widzicie, rozdupczony jest krzyżak, porozdupczało wszystko, pobiło, tu trochę zaczęło tam łomotać, bo winowajczyni jest ta nakrętka, się odkręciła, flansza się odsunęła, zobaczcie, jak wyrąbało frezik. Tam na szczęście gwintu nie uszkodziło, tylko co, no uszczelniacze pójdą do wymiany i tylko budowę będę całą odkręcał jeszcze jutro, bo dzisiaj mamy, też dzisiaj długo robimy, już mamy przed 10, przez to 22 działam, bo cholera, sezon się zbliża, siewczy u nas już coraz bliżej kwietnia, niestety musimy działać, no muszę robić ponad godzinowo, żeby sobie się wyrobić. Tu też będziemy wymieniać uszczelniacze nowe. Tak samo tu pójdzie nowy uszczelniacz. Tak pokrótce. Jak sami widzicie. No i tam drugi siłownik. Ten był ok, zrobiony. A teraz ten drugi ciort zaczyna lecieć. No i sami widzicie tutaj. I tamten. Do roboty od podnośnika. Jeden też siłownik do rozwalony. Też będziemy go działać, będziemy go robić. A ja dzisiaj go tu rozwalam, żeby go, musimy jak najszybciej go zrobić. Tutaj zobaczcie te widełka, co wchodzą tam, te obudowę. Tu miał też wyrobione, już jest, coś będziemy kombinować. Pójdzie nowy krzyżak, no wiadomo, rozdupczyło to, no, powiem tak brzydko, ale no wiadomo, jak flansza się odsunęła, się zsunęła z tu zwału tego głównego, no to niestety zaczęło łomotać, to aż blokowało tył. To też później musiałem tam na polu zajechać i go po prostu no, na swoje miejsce go obsadzić. Jakoś powoli dojechał na warsztat tutaj do mnie. Ale jeszcze co, się wpatrzyłem, kurde, na tej, na pokrywie zaworów wywaliło uszczelkę. Zobaczcie, już ona tu się rozerwała od strony bloku. Przepraszam, strony bloku, od strony, jak tam pompa jest spryskowa, no to wychodziło ten, no opary wychodziły, mówię, co tam cholera jest, patrzę, otwieram maskę, a tu uszczelka wypchana, o kurda, no i sami widzicie, tu mamy, tu nowo, klient przywiózł, zakurzona, my trzeba ją tu otłuścić, umyć do montażu, tak samo tutaj, wstępnie jest tam wytarte, jeszcze będzie tu otłuszczone, wyczyszczone powierzchnie. Tak samo tu na zaworach, będzie też na tej głowicy, będzie też oczyszczona. Co jeszcze mamy tu zrobić, no tam takie pierdoły, tam siedzenie, tam poprawić to siedzenie, chyba tam klient przywiezie właśnie nowe siedzenie i będziemy tu działać. Tutaj też jeszcze dzisiaj o siłownikiem walczę do przyczepy, bo trzeba przerobić, bo końcówka jest płaska. To z dwóch zrobiłem jedno, taką przejściówkę, bo klient wcześniej miał to zamontowano, no i było tak, że łapałek, sami widzicie, z dwa gwinty już ona zrywało, a tam jest na typ ORV gwint, ale 22, to tak jakby w francuskich niektórych jest tych rozrzutnikach obornika, to też tam się zakowało, to zrobiłem z dwóch jedno. 22,5 i 13,16 i idealnie pasuje, dana jest podkładka, tutaj przyjściowa dalej, jak sami widzicie, robimy po trochu, nie tylko ciągniki, no jest tych dużo robót, dużo wyzwań, no tutaj kurde no, jest sporo roboty, zobacz, tu jak oklepało i tam, no dobrze się udało choć im dojechać, zobaczcie, no cholera też, no trochę tu przecieków się pokazało, też będzie trzeba kiedy tu skrzynię wywalić i
zrobić tu uszczelkę na tej, od razu tych tam hamulce pozmieniać, posprawdzić tam te kosze. Może tam wcześniejszych, no, w późniejszych latach, może za 2-3 lata. No i tutaj mamy też tu przecieki na tych właśnie. To jest właśnie te dźwignie od napędu i od tych biegów terenowych i szosowych się przyłączy. I tak sami widzicie, no, kurde, trochę tu rozwaliło, olej poszedł elegancko, wywaliło, ale niestety takie są naprawy, zawsze coś może się zepsuć. A tu zobaczcie, puściła ta nakrętka. Czemu? Bo nie była zabezpieczona, może za słabo stuknięto z obu stron, może tu już coś było robione, bo widać nawet niefachowym narzędziem kręcone, bo na to są powbijane te młotek i jedziemy. No, po innej sytuacji. No, żeby tu zaklepane było mocniej, to może to by nie puściło, ale teraz, kurde, jeżdżę dodatkowo tam po tłuszczem, zapierdzielę ten klej. Klejem do gwintów i plus jeszcze zaklepię, to nie powinno puścić. Flansze mamy z drugiej skrzyni. Na podwórku jest, to mamy dobre flansze. Mamy też nakrętkę super w stanie. No, to zmontujemy. No, jeszcze z tym krzyżakiem tu dojdę do części. Się dokupi i to by było wszystko na razie z tego kierowca, bombowca i będziemy działać. Dobra, dzięki za oglądanie, na razie.